Siemaneczko, z tej strony Tomuś. Dziś przedstawię wam tier listę na patch 12.21. Miałem jej nie robić, ale ze względu na jedną kompozycję, o której możecie nie wiedzieć, postanowiłem tą listę powtórzyć. Myślę, że ona będzie do końca już setu aktualna, ale jeżeli coś się zmieni, no to wiadomo, że nagram kolejny materiał, także nie musicie się o to martwić. Zaczynamy oczywiście standardowo, jak to u mnie, od Dragonów, czyli Aurelion Sol, który według mnie aktualnie jest mocniejszy od Aoshina, dlatego też Aureliona będziecie mieli za chwilę dwie wersje. Czyli standardowo wchodzimy w 9, tam w 8 level, próbujemy coś podrolować. Terra na stół, pod wszystkie defensywne itemy, Seraphine, Shion Yu, która daje ci równocześnie Invokera do Aureliona i Mistyka do Shion Yu. Shyvana z takimi standardowymi itemami, ja zawsze lubię sobie stakować i slamować na początku Morello, także zawsze te Morello na Shyvanę powinniście mieć. Ten Rabadon jest tutaj wrzucony optymalnie, ale wiadomo, na Shyvanę mogą wejść i tank itemy, i jakiś Titan chociażby i tak dalej, więc wydaje mi się, że to na tyle. Druga wersja, szybciutko przechodzimy do Aureliona pod Guardiany, tak weszło. Tak nagle w mety, ja osobiście tego nie preferuję, wolę tą poprzednią wersję, więc jak chcecie, to ją też możecie tą czy tamtą rozegrać, ale ta aktualnie też jest silna. Dokładamy tutaj Seraphine, równocześnie daje Invokera i Mistyka, Idasa jako 3 Shimmer Scale i do tego dostawiamy po prostu dwa Guardiany i na siódmym, znaczy można powiedzieć, że na 7 czempionach mamy już full build. Przejściowo możecie wrzucić kogokolwiek, może być to Lux i tak dalej z tą itemizacją. Na levelu 8 lubię dostawiać Sorakę, ale tak jak wam zawsze tłumaczę, jeżeli macie okazję jest rolować na 8 i macie Aureliona już, to przy okazji jak wam wyleci Soraka, wstawiacie Sorakę, jeżeli przy okazji wyleci wam Bard, wsadzacie Barda, a na levelu 9 dostawiacie Sorakę lub Barda, czyli tak jak zawsze to tłumaczę, nie? Itemizacja na Aureliona najlepsza to jest Krytyk, Gunblade plus Staff, ale wydaje mi się, że możecie wrzucić na spokojnie Shojina, możecie wrzucić Infinity, jeżeli macie Juot, Gantleta, ten augment, który daje wam kryta, możecie wrzucić Giant Slayera, Ionic Spark jest fajny nawet na Brauma, jeżeli gracie tą wersję z Easy Road Portale, można rozegrać na Braumie, żeby ten Aurelion miał jakiś większy potencjał ustać, także jest dużo tego, bardzo dużo. No i ładnie zgrabnie przechodzimy sobie do Aoshina, czyli takiego standardowego. Wydaje mi się, że Aoshina jednak się nie gra pod Guardiany. Cały czas jak widzę, jak ktoś gra Guardiany, jeśli chodzi o Dragona, to zawsze jest to Aurelion, ponieważ tak jak mówię, jest silniejszy. Na Aoshina Shojin, Staff i Gambler najlepsze itemy, ale tak jak poprzednio tłumaczyłem w poprzedniej kompozycji, może wejść tu naprawdę wszystko. Morello na Shyvanę, do tego dostawiamy i Dasa, Rakana, wtedy mamy 4 Rage Wingi plus 2 Guardiany. Terra tankuje swoje, ale jeżeli chcecie spróbować sobie tego Aoshina zagrać pod Guardiany, to robicie dosłownie to samo, co w poprzedniej kompozycji, czyli zamieniacie Aureliona na Aoshina i wszystko. To też zależy, jaka rolka wam siądzie na 8, prawda? Bo jeżeli rolujemy na 8 albo na 9, wchodzi wam Aoshin 2, ale Aurelion wam w ogóle nie leci, to logiczne jest, że wchodzicie w Aoshina. Także tu musicie sobie dywagować tą kompozycją, co i jak działa. No i standardowo już od 4 patchy, czyli Shion Yu z Siphonem plus Pantheon pod tanka. Jest to bardzo optymalny build, tak naprawdę tak flex, że można wejść go na każdym levelu tak naprawdę. Na Siphona najlepsze itemy to jest Betek, Hoi plus Infinity. Zamiast Hoja można wrzucić Titana, ja osobiście preferuję na nim full leczenie plus Infinity, wtedy on ten kryt wali dwa razy większy, do 2500 czasem nawet. Pantheon, wszystkie defensywne itemy jakiekolwiek macie, jedynie zastanawiałbym się nad Dragon's Clawem, czy jeżeli macie, nie macie w ogóle AP damage'u, jeśli chodzi o lobby, no to możecie poświęcić to za jakiś Titan albo Betek na przykład kolejny. Shion Yu, Edge of Night, Betek, Titan, standardowe itemy jak na niego, odkąd jest chyba set 7 nawet, co dopiero 7,5. Na Jace'a, tak jak mówię, slamujcie sobie Morello, jak tylko macie jakąś karmę na start i tak dalej. Jest to bardzo silny item. Po nerfach oczywiście był kiedyś o wiele silniejszy, ale daje nadal radę. Jaxik do tego daje Bruisera, Gnar, Shapeshiftera. Jeżeli wchodzicie już w 9 level, to możecie sobie Jaxa zamienić na Sorakę, prawda? Dać ją do tyłu i Barda na levelu 9 dostawić i to jest, można powiedzieć, full kompozycja, czyli 2 Mistyki, 5 Jade'ów, 4 Whispery, Bard, Stalker. I możecie sobie na spokojnie rolować jakieś trójki, prawda? Bo czemu nie na levelu 10? I to chyba na tyle. Czas przyszedł na najbardziej chyba znienawidzoną kompozycję, czyli Daeye, która jest po prostu znienawidzona ze względu na to, że jest grana od praktycznie pół roku albo więcej niż pół roku, bo w tamtym secie była OP i w tym secie jest po prostu silna. Pierwsza wersja to jest taka w sumie najsilniejsza wersja, czyli gramy Zippy na drugim poziomie. Ona wam wystarczy na drugim poziomie, nie musicie się martwić, że Zippy musi być na trzecim, ale wiadomo, jeżeli rolujemy na poziomie 8 po Daeye czy 7, to możemy te Zippy wyciągać. Na Jace'a wstawiamy Morello, Plemienka, bardzo przyjemne itemy. Do tego dostajemy wszystkie gildy, Hecarima, który daje nam Kawaliera,
więc bardzo silna jednostka z firem. I do tego dostawiamy Daję i też nie za bardzo zwracajcie uwagę na ten emblemat Gilda, ponieważ ona, ten emblemat nie musi być, ale może być. Czyli jeżeli zagracie 7 gildów plus do tego Daję z 3 itemami, na przykład Hojem, Ginzo i Krytspelem, to na spokojnie możecie to ugrać. Czyli to jest taka pierwsza wersja, ja osobiście bardzo ją lubię. Startujemy po prostu z obojętnego jakiego czempiona, którego możemy zagrać pod Ginzo, Hoja na przykład, i do tego dostawiamy Zippy. Taki tip, jeżeli nie dostaniecie Daję na poziomie 7 lub 8, a dostaniecie Zaję albo Aoshina. Zobaczmy to, jak to będzie dokładnie wyglądać. Jeżeli dostaniecie Aoshina zamiast Daei na 8, albo Aureliona na levelu 8, albo jeszcze na przykład Shivane lub Zaję, to wszystkie te gildy można grać pod te dwie postacie. Chyba rozumiecie. Jeżeli wam wejdzie któryś z tych czempionów, którego pierwszego hitniecie, to pod gildy jak najbardziej można zagrać. Także spokojnie wersja z Daeją bardzo wydaje mi się przyjemna. No i tu wracamy do takiej wersji z Guardianami. Aktualnie Guardiany bardzo popularne, też się można grać po Ezreala Carry, choć nie będzie go w tym zestawieniu, ale można. Tutaj dostawiamy 2 Guardiany, dostawiamy samą Daję, niepotrzebny jest tu 4 Miraż, do tego dostawiamy Brauma, Rakana i zanim dostaniemy Sorakę, możemy dodać tego 4 Miraża, chyba że lubicie grać 4 Miraże. Ja osobiście preferuję, że 2 czy te 3 w tym przypadku, które daje, jest wystarczające pod tą kompozycję. No to wiadomo, wszystkie defensywne itemy, jakie macie na Idasa, do tego Zak, Braum, Rakan, Soraka, 4 Guardiany, 3 Miraże, item ze Shirmy Scaly, zanim dostaniecie 3 item na Daję, możecie oczywiście wrzucić, jeżeli macie stakowanie Golda czy coś takiego, nie? No i taka już standardowa Daję, czyli pod 6 Miraży. 6 Miraży nie za bardzo jest opłacalne, jeśli chodzi o kompozycję S+, ale jeżeli chcecie grać, bo jesteście na jakimś tam mniejszym elo i mniej zapamiętujecie te kompozycje flex, to jak najbardziej te 6 miraży jest ok. Ważny jest tutaj Ionic Spark na Nunu, wszystkie defensywne itemy na Idasa, do tego Crit Spell, Giant Slayer, Staff, chyba najlepsze indeby nadaje, ale wiadomo, dużo osób się ze mną kłóci, że czemu ja nie dodaję Giso, no to jeszcze raz powtarzam, według mnie nie jest na tyle preferowane, nie tylko u mnie, jak wejdziecie na streamy innych prograczy czy coś takiego, to zobaczycie, że te Ginso nie jest aż tak wymagane, jak wam się wydaje, ale jeżeli macie, no to wszystkie alternatywne itemy można wrzucać. Do tego dostawiamy Hecarima, ja lubię na Hecarima dostawiać Protector Wall, a wtedy mamy jakiś tam większą ilość zdrowia, przepraszam bardzo, jeśli chodzi o frontlane. Także to na tyle, jeśli chodzi o tego smoka. No i tym razem Zaya, która dostała buffy na pierwszym i drugim poziomie pod AD i tak dalej, dlatego chciałem to ją umieścić zamiast Olafa, dlatego spokojnie można wchodzić w 8 i 7 i aktualnym patchu grać Zaję. Pierwsza Zaya to jest Zaya pod gildy, która działa chyba, wydaje mi się, lepiej niż 6 Ragewingów, których zaraz wam pokażę, ale Ragewingi też dostały buffa w poprzednim patchu o jakieś tam małe procenty, także też można zagrać tamtą wersję. Ta jest taka standardowa, przed chwilą o tym nawet mówiłem w Dai, dostawiam mi Zippy, wszystkie gildy, do tego Hecarima i Zaję, który Hecarim daje Ragewinga do Zai. Na Hecarima można wrzucić Protector Wall, ale nie trzeba. Na 8 levelu próbujecie wyrolować Barda, chyba że macie już Zaję 2, macie Zippy 2, macie Jace'a 2, to można wejść w 9 i dopiero na 9 zrolować Barda i dostawić na przykład tutaj Sora, prawda? Także taka jedna wersja, a druga wersja to jest wersja pod Ragewingi. I jaka jest różnica między tą kompozycją a tą? Wydaje mi się, że aż tak żadnej, ale jeżeli wchodzimy w 8 poziom, a wyrolowaliśmy sobie na 7 już Zaję, żeby mieć ją gotową, to na 8 poziomie, jeżeli poleci wam Shivana, a macie przyszykowane na nią itemy na przykład z Jace'a, to jeżeli macie i lubicie grać Ragewingi, to wtedy na spokojnie możecie z tego tradenąć w to i wejść po prostu w 9 level i dorolować Shivane 2 i też ta kompozycja na spokojnie działa. Na Jace'a ja lubię osobiście w tej kompletacji dać Tis Glovesa. Jace naprawdę z wszystkich itemów tak naprawdę korzysta w tej grze dobrze. Do tego Protector Wall na Hecarimę, Sejuani, Rakan, 6 Ragewingów, 3 gildy i wydaje mi się, że ma potencjał to spokojnie ugrać wam top 3, nawet top 1 w tym patchu. Także bardzo polecam. Jeszcze raz. Tak jest, dawno tego nie było, czyli są carry, ostatnio chyba grany z 4-3 patchy temu, ale wydaje mi się, że aktualnie po nerfach innych kompletnych kompozycji jest ona spokojnie do ugrania, czyli są i Nila na drugim poziomie. Na Soul ma najlepsze itemy i tu nie ma się z czym kłócić, jest Blue Buff i Morello. Te itemy powinniście, ale przynajmniej przymusowo powinniście je mieć. Do tego
Trzeci item jest optymalny, czyli może być Staff, może być Krytyk, może być Infinity, jeżeli macie Augment Giant Gauntleta, może być Hoi, może być Rabadon, może być Giant Slayer, chyba to już mówiłem. Nawet Edge of Night ostatnio widziałem i fajnie to działało, jeżeli macie jakieś Assassiny z tyłu. Na Malphite'a bardzo przyjemne są dwa Zeroth portale, ponieważ ten są wtedy większy ma potencjał i coraz częściej się odpala, ponieważ pierw musi enemy zniszczyć te Zeroth portale. Na Sylasa, wszystkie defensywne itemy, na Nille, jakiekolwiek itemy AD, według mnie najsilniejsze itemy na Nille to jest Infinity Edge, Brutalister plus Edge of Night. Zanim dostaniemy Zoe, wrzucamy jakiegokolwiek maga, oczywiście preferujemy tą Zoe, bo Zoe jako silna jednostka jest po prostu niesamowita, czasem może nam uratować podwójnie dupę, czasem ten laser zadaje kolosalną ilość zdrowia. Serafin, można ją trzymać z przodu, zależy jaki macie prawie, jeżeli macie Assassiny, trzymacie ją z tyłu. Ja jeżeli macie na przykład ze środka kolejny item i macie okazję wziąć ze środka po Dragonie Protektor Woła, to ja osobiście też lubię Protektor Woła z kółeczka wziąć. I to na tyle. Wydaje mi się, że aktualnie spokojnie możecie tym ugrywać gierki. No okej, teraz akurat zaczynamy znowu Yona tłumaczyć, dlaczego jest to moja najbardziej ulubiona kompozycja. Jeżeli mam okazję w nią wejść, jest od razu open na Yonie. Od razu wchodzę bez żadnego zastanowienia i radzę wam robić to samo. Są dwie wersje. Pierwsza wersja Yona to jest pod Swiftshoty. Trzymamy po prostu Yona z tyłu z Ginso i Hoiem i ten Swiftshot naprawdę przyjemnie działa. Chyba wam nie muszę tego od nowa tłumaczyć, jaki on jest silny, bo nawet pojawił się materiał na ten temat, a z drugiej strony no to pewnie już znacie tę kompozycję na wylot, nieważne w jakim elo gracie. Do tego dostawiamy Varusa, Twitcha i Zaję, Olafa, Leone, Jaxa i Brauma. Brauma robimy na trzeci poziom, chyba że no aktualnie jest dużo Yonów w lobby, no to musicie się zastanowić, czy rolujecie faktycznie Yona i Brauma, czy dzielicie się z kimś i wtedy poświęcacie tego Brauma 3 i wchodzicie szybko w level. No i druga wersja taka na szybko, jest to normalny Yon bez Swiftshota. W tej wersji gramy 4 Warriory na Brauma, wszystkie jakiekolwiek defensywne itemy. Ja osobiście na Brauma preferuję dwie plemienki, jeżeli mam, ale wiadomo, wszystkie jakiekolwiek macie. Olafa, Sylasa, Pantheona, Rakana, Yasuo, Barda. Daje nam to 2 Guardiany, 2 Bruzery, 4 Warriory, 2 Miraże, 2 Mistyki, 2 Skullscorny i 2 Whispery. Tak na szybko wam przeczytałem. I na Yona najważniejszy item, jeżeli nie gracie Swiftshota, musicie mieć na Yonie armatę. Bez armaty ten Yon jest 10 razy słabszy, ponieważ cały czas dostaje fokus z przodu i tak dalej. Także jeżeli nie macie armaty, nie grajcie Yona. A jeżeli nie macie armaty, ale macie emblemat Swiftshota, to już wtedy spokojnie możecie go grać. I ostatni buildzik na naszej liście, taki bonusowy, to jest standardowa Kai'Sa, którą znacie, czyli kompozycja Kai'Zaak, czyli robicie tutaj Zaka na trzeci poziom i Kai'Sę na trzeci poziom. Ja osobiście dlatego dodaję to do bonusowej kompozycji, ponieważ według mnie od tej Kai'Sy ludzie już odchodzą. Dostała dosyć spore nerfy, także ja osobiście, wiecie jaki mam stosunek do rolowania dwójek, jedynek i trójek, a tym bardziej jak są o wiele słabsze niż w poprzednich patchach, czyli przez ostatni miesiąc. Ale jeżeli szybko wam wejdzie Kai'Sa na 3, nikt jej nie bierze, to można spokojnie ugrać top 3, top 2, top 1, nawet czasem zależy jakie lobby macie ciężkie. Do tego slamujecie sobie Zika, jakieś kielichy na Volibera, na Zaka, Słoneczna i Warmok i lubię wrzucać tu Ionic Sparka, żeby ta Kai'Sa więcej biła. Na początku możecie sobie, zanim dostaniecie trzeci item na Kai'Sę, wrzucić item ze Shirmy Scale'a, ale to zawsze wam tłumaczę. Chyba że nie lubicie grać Shirmy Scale'i, to możecie wymienić Malphite'a na Susa i wrzucić tutaj 6 Dragon Mancerów, czyli Yasuo i... Kto jest tam Dragon Mancerem? Set i Karma, o właśnie, Set i Karma. Karma, Set i wtedy mamy 6 Dragon Mancerów. Też widziałem takie przejścia, ja osobiście preferuję tą poprzednią, także jak tam wolicie. I to będzie na tyle w tym zestawieniu, także wydaje mi się, że wam trochę pomogłem, choć niewiele się ta lista aż tak różni od poprzedniej, ale zawsze to jakiś materiał do przodu, także dziękuję za uwagę i trzymajcie się, cześć!